Dobry. Bardzo dziękuję, jest mi bardzo miło, że będę mógł powiedzieć kilka słów na temat możliwości i potencjału, jaki możemy zaproponować pacjentkom w trakcie ciąży, jeżeli chodzi o diagnostykę prenatalną. Czuję, że jakby chwalę się tym, co możemy zaproponować pacjentkom, bo możemy zaproponować coraz więcej i dostępność diagnostyki prenatalnej rośnie z roku na rok. Co mówi na temat diagnostyki prenatalnej, bo diagnostyka prenatalna jest to połączenie, które powoduje, że od razu pojawiają się w naszych myślach złe skojarzenia, te związane z najgorszymi scenariuszami w trakcie ciąży i z dylematami etycznymi. Natomiast diagnostyka prenatalna jest dużo szerszym pojęciem i jej możliwości to nie tylko i wyłącznie badania USG, ale też całe spektrum innych dodatkowych postępowań, o których powiem za chwilę. No, to są podpowiedzi, które w słynnej wyszukiwarce wyskakują jako pierwsze. Co ciekawe, pojawia się już tutaj mama ginekolog, także gdzieś jest wysoko. Zadziwiające, że jeszcze na pierwszym miejscu, ale wysoko, wysoko. Jak to się stało, że zawędrowaliśmy tak daleko? Bo wydaje się, że możliwości diagnostyki, jeżeli dzieci mają 5 cm i struktury, które oglądamy, mają rozmiary 2-3 mm, ten postęp dokonał się bardzo szybko. To są właściwie lata 90. 92 rok, jest to pierwsza publikacja traktująca o diagnostyce prenatalnej i możliwościach rozpoznawania nieprawidłowości już we wczesnym etapie ciąży. Jest to rok 92, publikacja profesora Kyprosa Nikolaidesa, który założył Fundację Medycyny Płodowej, Fetal Medicine Foundation, i teraz mamy możliwość certyfikować się i być licencjonowanymi diagnostami na całym świecie. Minęło 30 lat, te pierwsze zdjęcia wyglądają bardzo archaicznie, natomiast dzisiaj takie zdjęcia może nie są codziennością, bo nie zawsze możemy takie zdjęcia naszym pacjentkom pokazać, natomiast są możliwe do uzyskania. Jak wspominałem wcześniej, diagnostyka prenatalna to jest dużo szersze spektrum metod, które możemy zaproponować pacjentkom. Podstawą jest USG pierwszego trymestru ciąży, wykonywane pomiędzy 11 a 14 tygodniem, uzupełnione o test podwójny, wolne płodowe DNA, badania inwazyjne, USG drugiego i trzeciego trymestru ciąży. Czyli jest to całe spektrum i diagnostyka prenatalna to nie jest tylko i wyłącznie diagnostyka nieprawidłowości, ale też zapewnianie bezpieczeństwa. Nie wiem, przepraszam, ale przeskakuje mi za szybko każdy slajd. Koncepcja, na jakiej opiera się teraz medycyna matczyno-płodowa, to koncepcja odwróconej piramidy opieki. Kiedyś musieliśmy stawiać powikłaniom i trudnym sytuacjom, które rozwijały się już od początku ciąży. Obecna koncepcja zakłada odwrócenie podstawy opieki prenatalnej, czyli podstawą jest pierwszy trymestr i bardzo wczesna diagnostyka, szacowanie ryzyka wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości, profilaktyka i wdrażanie szybkiego postępowania, kiedy nie musimy jeszcze realnie walczyć z ciężkimi powikłaniami, jakie rozwijają się pod koniec ciąży. Kiedyś dominował ten model opieki, czyli najszersza podstawa to koniec ciąży, czyli na koniec ciąży realnie wiedzieliśmy, co się w niej wydarzy. Natomiast obecne trendy opierają się na tym, żeby rozpoznawać jak najwięcej, jak najwcześniej i nie dopuszczać do wielu powikłań, których możemy uniknąć. Myślałem, że jak będę miał slajdy, to będzie mi to ułatwiało, ale na razie mi to utrudnia, za co bardzo przepraszam. Idąc dalej, wolne płodowe DNA, nowość, jeżeli chodzi o diagnostykę prenatalną. Szczerze mówiąc, jak pierwszy raz usłyszałem o tej technologii, nieco się przestraszyłem, bo ultrasonografia jest moją pasją, poniekąd misją i jest to czynność, która sprawia, że tracę zupełnie poczucie czasu i mogę robić to cały dzień. Natomiast kiedy usłyszałem pierwszy raz o wolnym płodowym DNA,
pojawiło się pytanie i wątpliwości, czy wolne płodowe DNA oznacza koniec epoki USG. Kompleksowa ocena genomu płodu, możliwa już w trakcie ciąży, poddała wątpliwość, czy będziemy wykonywać badania USG. Okazuje się, że cały czas badania USG są podstawowymi metodami diagnostycznymi, a wolne płodowe DNA jedyne uzupełnieniem. Także zawsze bazujemy tylko i wyłącznie na badaniach USG. Jakie mamy ograniczenia? No niestety w medycynie nie używamy nigdy słowa 100%. Nie używamy słowa zawsze, nie używamy też słów na pewno tak, na pewno nie. W medycynie niestety nie możemy powiedzieć, że dana operacja udaje się zawsze w 100%, że o wycięcie wyrostka robaczkowego, które pewnie wiele osób przechodziło obecnych tutaj na sali, nie zawsze kończy się sukcesem i dlatego nie możemy w medycynie używać słowa 100%. Po drugie, w badaniach USG oceniamy budowę. Niestety nie jesteśmy w stanie przewidzieć funkcji, szczególnie funkcji po porodzie i w życiu dziecięcym, bądź też później dorosłym. Mierząc coś, oglądając, wiemy, jak coś wygląda, natomiast też nie wiemy, jak będzie funkcjonować po porodzie. Jesteśmy tylko ludźmi i niestety badania USG są badaniami subiektywnymi. Są to badania dynamiczne, na które mamy określone ramy czasowe, kiedy musimy wykonać badania i niestety mimo naszych największych starań nie zawsze udaje się rozpoznać wszystko. Dlaczego to robimy? Wydaje się, tak jak mówiłem na początku, że diagnostyka prenatalna jest sprowadzana tylko i wyłącznie do wykrywania wad genetycznych, do dylematów etycznych i problemów w całej sferze dotyczącej ciąży. Natomiast diagnostyka prenatalna jest czymś szerszym, służy zapewnieniu bezpieczeństwa mamy i dziecka w trakcie ciąży, na wczesnym rozpoznawaniu nieprawidłowości, odpowiednim leczeniu i przygotowanie i zaplanowanie odpowiedniego momentu do porodu. Mam na myśli, że to, co robimy dla każdej pacjentki każdego dnia w Polsce, to jest właśnie diagnostyka prenatalna. Badanie USG pierwszego trymestru, badanie USG drugiego trymestru, ocena wzrastania, ocena, czy będzie to poród drogami natury, czy cięciem cesarskim, to również są elementy diagnostyki prenatalnej. Czyli diagnostyka prenatalna jest czymś znacznie szerszym niż tylko i wyłącznie badaniami USG w pierwszym trymestrze ciąży i wykrywaniem nieprawidłowości. To jest tylko lista najczęstszych powikłań, które możemy rozpoznać w trakcie ciąży, możemy je leczyć i rozpoznanie prenatalne pozwala na zaplanowanie porodu bezpiecznego zarówno dla mamy, jak i dla dziecka i uzyskiwanie jak najlepszych wyników w trakcie porodów. Tak na dobrą sprawę, robimy to po to, żeby mieć okazję doświadczać takich spotkań po porodzie, jak ja z tymi dwoma małymi bąblami. Bardzo dziękuję za uwagę. Uważam, że diagnostyka prenatalna jest czymś więcej niż tylko robienie badań USG, bo dla mnie jest swojego rodzaju misją. Czuję, że uczestniczę w tym, że powiększają się rodziny, muszę przekazywać informacje dobre, muszę przekazywać informacje złe. Staram się to robić jak najlepiej. Niestety liczba badań, które wykonujemy, liczba sytuacji, scenariuszy niestety nie zawsze sprawia, że możemy to robić tak, jakby tego każdy spodziewał. Natomiast proszę, uwierzcie, z perspektywy lekarskiej, że każdy naprawdę bardzo się stara. Dziękuję za uwagę.